Chwała Panu Bogu za wspaniały czas, za wspaniałe Słowo Boże. Wiele lekcji mogliśmy wziąć z tego kazania o wierze, o Jairze, o niewieście. I naprawdę mamy, jeśli mamy problemy, to jest problem z wiarą. Musi być nasze życie połączone z wiarą, z żywą wiarą. Nie wiarą kartkową, powiem, taką książkową. No bo w Biblii pisze, że trzeba wierzyć, albo no, że ten, kto wierzy, więc, że, a my, albo pisze, że my jesteśmy wierzącymi, no to jesteśmy. Nie kartkową, nie książkową, taką autentyczną wiarą. A ją trzeba ćwiczyć, ją trzeba rozwijać, ją trzeba uzupełniać. I jeśli widzimy, jeśli siebie widzieliśmy na przykład na miejscu Jaira i żebyśmy się załamali, czy na miejscu tej kobiety, bo znamy swoje sytuacje i właśnie u nas tak było, że żeśmy tracili wiarę. To jest to zachęta, żeby tej wiary nabywać, kochani. A ona jest przez słuchanie Słowa Bożego. I tak pomyślałem sobie, nieraz chcielibyśmy, na przykład kiedy siadamy do Słowa Bożego, a szczególnie my, jak przygotowujemy Słowo Boże, kazania, no chcielibyśmy, żeby na księdziemu otworzymy stąd, to żeby zaraz nam Bóg włożył kazanie. Słowo dał do kazania, myśli dał takie. No, a pod innym kątem czytać Słowo Boże? Nie wiem, jak wy, ci, którzy nie głoszą kazania, jak, no żeby co, no, mam problem, no to wtedy sięgam do Słowa Bożego. A ja tak wiem, że dla mnie najbardziej potrzebne jest Słowo Boże pod kątem tego, co mam, czym się mam dzielić. No a tak siąść i sobie przeczytać na przykład taką historię. Przecież to znane od A do Z. No po co? No znam ją. A choćby po to, tak myślałem sobie tak, a choćby po to, żeby wczuć się, żeby zobaczyć Jezusa. Żeby go tak po prostu przez wiarę zobaczyć. Pomyśleć o tym, porozmyślać o tym i zobaczyć, jaki jest niezwykły. Tak to pięknie by tak powiedział, że nigdy nie przegrał. Chwała Jezusowi. Nic go nie zatrzymało. Żadna przeszkoda. Żadna okoliczność. Takiego mamy Pana. Chwała Jezusowi. Jeśli tak zobaczyć to i wtedy się wiara buduje. Wtedy wiara wzrasta. Wtedy, gdy przyjdzie dla nas doświadczenie czy próba, to te, powiem, godzinki spędzone ze Słowem Bożym po prostu tak na przyglądaniu się Jezusowi Chrystusowi. O, tak bym to powiedział. Często tylko czytamy Słowo, żeby coś Bóg nam dał, żeby coś poruszył, żeby coś odpowiedział. Ot. O, no tak. No bo dobrze, że tam szukamy, bo a nie gdzie indziej, ale poprzyglądać się Jezusowi. Po prostu siąść i przeczytać rozdział, albo dwa rozdziały, albo całą historię, albo całą księgę, żeby się przyglądnąć Bogu. Bo to sprawi, że będziemy wiedzieć, komu wierzymy. Kto jest przy nas, kto jest z nami. List Pawła do Rzymian, 8 rozdział. List Pawła do Rzymian, 8 rozdział, fragment od 18 do 30 wiersza. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.
Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. Czyli Bóg, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, Jego Ducha, Ducha Świętego. Bo zgodnie z myślą Bożą ten Duch stawia się za nami. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Nie będę mówił o wszystkim, bo to trzeba byłoby przynajmniej dwa kazania powiedzieć. Przeczytałem cały ten fragment, żeby niektóre rzeczy tylko odświeżyć czy przypomnieć. Chociaż powiem, warte, godne są tego, żeby całe kazania o tym mówić. Ale tak. Dwa razy usłyszałem w domu swoim od wczoraj, że mam powiedzieć krótkie kazanie. Nie powiem już dlaczego, ale może się uda. Dlatego nie będę mówił za wiele, a tak od razu do rzeczy. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Utrapienia. Wiele ich każdy z nas ma. Nawet o wiele za wiele. Utrapienia. Ciągle utrapienia. Różnego rodzaju, z różnych powodów, z różnych przyczyn. Są te małe, takie codzienne, które nas dopadają. I są potężne, wielkie. Utrapienia. Doświadczenia. Wydarzenia, złe wydarzenia. Jeśli ono się, jeśli coś takiego się wydarzy, wszystko nagle, powiem, wyhamowuje całe nasze życie i się skupia wokół tego utrapienia, żeby go przezwyciężyć, żeby go rozwiązać, żeby przejść, no i tak dalej. Całe filmy w zasadzie są oparte na przykład na jednym wydarzeniu, nie? 2 godziny film i głównym jego tam osią jest jakieś wydarzenie, jakieś utrapienie, jakieś doświadczenie, nie wiem, na przykład no, na katastroficzne filmy to taki klarowny przykład, taki. To coś, jest coś jedno, nie wiem. Nie wiem, co tam, za dużo ich może nie widziałem, ale no co tam, no. Ktoś wiezie bombę tam gdzieś, tak? I ma świat zniszczyć. No i wszystko się kręci koło tej bomby, nie? Co tam było? Trąba powietrzna nadchodzi. Trąba ma zniszczyć miasto. I całe miasto i wszystkie służby porządkowe i co tam jeszcze, ewakuacje, i czy tam trzęsienia ziemi, czy tam lawina, czy ach, sobie wymyślałem. Mnie ważne, żeby było jedno wydarzenie, utrapienie
I wszystko się koło tego kręci. Prawda? Jest tak. Kiedy mieliśmy wypadek, mieliśmy pełno planów różnych. Drogi nasze, myśli każdego z nas były inne. Albo w jedną stronę, tak? Kiedy mieliśmy wypadek, absolutnie wszystkie, całe nasze życie, wszystko skierowało się do jednego, przeżyć to utrapienie, coś, żeby to się skończyło. No wszystko było skupione na tym. Kiedy przychodzi jakaś poważna choroba, no to już wszystko się skupia na tym, żeby jak to przejdziemy, żeby to przejść, co będzie. Już nas przestają cieszyć rzeczy, które nas normalnie cieszą, czy cieszyłyby. Już nie ma miejsca na nich, tak? Utrapienia. I myślę, nas, chrześcijan, również dotykają utrapienia. I piękny wiersz, kochani, piękny wiersz, a w tym wierszu najpiękniejsze trzy słowa w środku tego wiersza. Nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu, bracia i siostry, wiele ich mamy. Ważnych, wielkich, dużo. Ja dziękuję Bogu z całego serca, że On mówi, nic nie znaczą. Chwała Bogu, musisz temu uwierzyć, powinieneś temu uwierzyć. Nic nie znaczą. Jak to nic nie znaczą? Przecież całe życie moje naprawdę nic nie znaczą. Jak to nie znaczą? Przecież one przemieniają życie w koszmar. Nie, nieprawda, to nie, to świat tak mówi. A Bóg mówi, nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Jak to? Wiecie, jak jest piękne? Te wszystkie tragedie, które by się mogły wydarzyć, czy się wydarzą, czy są, czy nic nie znaczą. Nie tylko nic nie znaczą, bo to nikogo by nie przekonało, nawet chrześcijan by nie przekonało. Gdyby się na tym skończyło, nic nie, no jak nic nie znaczą, jak przeżywam, no? Jak nic nie znaczył mój wypadek? No jak nic nie znaczył, no? Nie można koło tego przejść. Nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która się ma nam objawić. Kochani, to jest dopiero właściwe. Dlatego te słowa nic nie znaczą są absolutnie właściwe i są absolutnie prawdziwe. Gdyby Bóg nie miał odniesienia w porównaniu do chwały, to by tego nie powiedział. Bo wie, że przeżywamy, bo wie, że nas dotykają, bo wie, że nas bolą, bo wie, że tragedia to tragedia. I ludzie, którzy nie mają nadziei, ludzie bezbożni, którzy bez Boga żyją, bo im fajnie się żyje, jak im się fajnie żyje, to im fajnie. Ale jak przyjdzie utrapienie, jak przyjdzie prześladowanie, przyjdzie doświadczenie, próba, choroba, cały świat się wali. Wiecie, dlaczego się wali? Bo nie ma tego, co Bóg oferuje, co tylko Bóg może powiedzieć. Nie ma przeciwwagi, nie ma się czego uchwycić. I cały ten świat, do którego jak szklaną jakąś budowlę wznosili, nagle tylko brzęk i rozsypuje się. Ale my w Bogu mamy nadzieję. Mamy piękne obietnice, wspaniałe obietnice. I one są tak niezwykłe, że nawet utrapienia czasu teraźniejszego nic nie znaczą. Wobec chwały, która ma się nam objawić. I już nie będę na ten fragment mówił, chociaż może być ciekawy, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli. O czym tu jest mowa? Mam na dzisiaj, całe życie tak miałem, nigdy jakoś nie miałem inaczej, że jest tu mowa o stworzeniu. Nie o ludziach. Nie o ludziach, nie o nas. One też, stworzenie też będzie wyzwolone z niewoli, skażenia. Ono też jest w ucisku. Ono też jest w strachu.
stworzenie Boże, nie z własnej woli. Jakby ktoś tak sobie, ja tak kiedyś myślałem, a może to jest jednak mowa o ludziach, no jak to o stworzeniu, co o tych, o sarenkach Pan Bóg tutaj pisze, a i o sarenkach. Bo jest napisane nie z własnej woli. Człowiek to poddany został skażeniu i uciskowi jak najbardziej z własnej woli. Ale nie wiem, czy sarenka z własnej woli. Nie. I też oczekuje wyzwolenia synów Bożych. Też, wiecie, może mowa tylko o tysiącletnim królestwie, tak? Gdzie zapanuje naprawdę pokój, gdzie strach zniknie, gdzie śmierć ustanie i nawet lew będzie się bawił z barankiem. A dziecko włoży rękę do nory węża, a ten go nie ukąsi. Ale może będzie tak też i gdzieś jeszcze. Także nie upieram się. Jak dzieci mówią, czy będzie kotek w niebie, to jeśli to będzie potrzebne nam, to będzie każde dziecko miało 10 kotków i 5 piesków albo 50. Oh, wow. Ktoś nie lubi szkoły? Nie będzie szkoły. Nie będzie niczego, co by nam się nie podobało. No, na tej podstawie możemy powiedzieć 100% nie będzie szkoły. Lub Marysia będzie kochać szkołę. Tam nie będzie nic, co by nam się nie podobało. Tam będzie pełne szczęście. Bóg nam to zgotował. Bóg wie, jak to będzie. Bóg wie, jak to jest, bo On tam jest. On nam szykuje miejsce. My nie wiemy. Dla nas to będzie niesamowity prezent, niesamowita niespodzianka, niesamowita zaskoczenie, niesamowita radość. Jeszcze takiej nie przeżywaliśmy, bo nie widzieliśmy takich rzeczy, jakie tam będziemy widzieć. I ten fragment, jak powiem, Te wiersze mówią głównie o nadziei. 24 wiersz mówi, w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś się spodziewać tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością, bracia i siostry. I my powinniśmy kierować nasze myśli, nasze rozmowy też na nadzieję naszą. Na nadzieję naszą. Pamiętam zawsze, po nabożeństwie Władek był u nas, został po nabożeństwie i opowiadał o takich rzeczach, które się dzieją dzisiaj, naprawdę, no... Ja tego nie zauważyłem, bo ja tam nie mam, może nie widzę, może, ale on to widzi faktycznie. Wiecie, o tym, co się szykuje na ziemi, co do czego ziemia zmierza, tak? I jak słyszymy jakąś konkretną wiadomość, to nie jest tylko takie, bo ziemia, źle się dzieje, tak? I będzie coraz gorzej. Tak? Ja to wiem i powiem, i to może mi wystarcza, nie szukam. I akurat nie szukam, ale jak w taki sposób to będzie gorzej? Ale co tam się wydarzy? A gdzie pierwsza wojna wybuchnie? A gdzie pierwsza bomba uderzy? Nie myślę o tym. Po co mi to? Mi wystarcza tak, ale jak się słyszy takie coś, tak? Że ktoś tam, że ktoś zawarł coś przymierze, że ktoś nagle, jak usłyszysz, to jest realne. Wiecie, to jest ważne, tak? Ale pamiętam z całego swojego życia, że kiedy żeśmy jako chrześcijanie spotykali się i rozmawialiśmy, najbardziej nas frapowały, rozpalały nasze serce słowa o przyszłości. Najbardziej. Kiedy tak Duch Święty nas poprowadził, jeśli rozmawiasz z ludźmi, którzy są wierzącymi, tak? To jeśli tak Duch Święty skierował nasze rozmowy na to, co przed nami, wszyscy byli pach, 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 jak po dobrym biegu, nie? Ale to takim pełną piersią oddychałeś, taki zachwyt, takie szczęście, takie pragnienie, żeby z Bogiem jednak, żeby się trzymać Jezusa, bo wreszcie to zobaczymy, prawda? To jest najbardziej, jeśli chcecie ze swoimi dziećmi mieć najlepsze chwile
i im sprawić najlepsze chwile, rozmawiajcie z nimi, z wnukami też, o tym, co w niebie, o tym, co nas czeka, o tym, co tam będzie. Znaczy, nie powiemy, co tam będzie, bo nie wiemy, ale jak tam będzie. Wiem, że tam będzie tak cudownie, tak wspaniale, tak pięknie, że Pan Bóg myśli o tym, żeby to, co zgotował nam, to jeszcze ucho nie widziało, ucho nie słyszało, oko nie widziało, nawet na serce ludzkie nie wstąpiło. Wiecie, to są niezwykłe rzeczy, które bardzo głęboko zapadają w serce. I my, kochani, mamy żyć nadzieją i mamy tęsknić za nadzieją. Dlatego, że życie chrześcijanina, życie chrześcijańskie nasze nie jest życiem w oglądaniu. Życie z Chrystusem to życie jednak w nadziei. Prawdziwe życie z Chrystusem to życie w nadziei na to, co przed nami. Jeśli miałoby być to życie tu, no to Paweł by był jednym z najbardziej zawiedzionych apostołów, chyba jednym z najbardziej, Piotr oczywiście też. Nie mieliby powodu do cieszenia się, do radowania się, do zapalania innych. To przecież coś ten Paweł nie przeżył, nie? Dwa razy okręcony, on obliczowany w więzach, w głodzie, w niedostatkach, w zimnie. Jej, co? No co on? A jaki szczęśliwy. A jakie cudowne rzeczy znajdujemy. A czym jego serce płonie? A żadnej skargi na to. A żadnego narzekania na te wszystkie rzeczy, na te utrapienia czasu teraźniejszego. I on może powiedzieć, nic nie znaczą. Nic nie znaczą, bo ja widzę, gdzie ja zmierzam. Wiem, pragnę tego. I teraz zbliża się koniec mojego życia. I on mówi, mało tego, że tyle utrapień, to jeszcze koniec. No o. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Szczęście, tak. Wiem, czeka mnie nagroda. Wiem, czeka mnie nagroda. Bracia i siostry, nasze życie z Jezusem to życie w nadziei. Wiecie, to życie w codziennym doświadczaniu łaski Bożej, pomocy Bożej. Pan Bóg uzdrawia nas. Pan Bóg naprawdę pomaga nam, błogosławi. Gdybyś tak spisał, to myślimy, że to życie tylko, nie wiem, no tam za czasów Jezusa. Ale Jezus się nie zmienił. Tak sobie nieraz, gdybym zapisywać miał wszystkie wysłuchane modlitwy, nawet choćby tylko o uzdrowienie, moich dzieci. Kochani, nie wiem, czy bym nie zapisał małego zeszytu. Tylko fakty. Przecież to się dzieje. Nieraz tak coś rozmawiamy i coś sobie, ach, przypomnisz sobie, no tak było. Albo ktoś coś mówi, a ty, aha, no też w moim życiu, no też miałem takie, jasne, że tak. Kiedy serce się radowało, no tak, jest to w naszym życiu. A tego nie widzimy, wiecie, to odchodzi jakby tak w mgłę, a utrapienia to tak stoją jak słup taki milowy. Nie. My powinniśmy kierować nasze myśli, nasze rozmowy, nasze pragnienia na to, co przed nami. Na to, do czego zmierzamy. Dlatego, że Bóg nam nie obiecał tutaj raju, ale obiecał nam swój dom w niebie. Idę wam przygotować miejsce. Wiecie, a dzisiaj ludzie, jest potężne zwiedzenie w kościele, które mówi potężne, obejmuje tysiące, nie wiem, czy nie więcej jak połowę chrześcijan. Które mówi, nie, tu my musimy, tu Chrystus przyjdzie i my musimy jeszcze przygotować mu tą ziemię, bo jeszcze nie przyjdzie i tu będzie. Przecież Jezus powiedział, idę wam przygotować miejsce, tak? Nie powiedział, zostaję tutaj i zaczynamy szykować miejsce. Tylko powiedział, idę wam przygotować. A jak przygotuję, to przyjdę i co? I zostaniemy tutaj. No tak mówią ci, to jest taka herezja, ale w wielu wierzy, bo kochają to. Bo chcą mieć pieniądze, bo chcą mieć piękne domy, bo to widzą. A Jezus mówi, nie, i zabiorę was do siebie, wezmę was do siebie. Powstaje polska telewizja TBN. To pisałem, jeśli ktoś czytał mój artykuł, to pisałem, bo boli serce, wiecie. Nowa rzecz chrześcijańska. Ach, jaka fantastyczna, ileż to będzie taka tuba, telewizja chrześcijańska.
wiecie, tylko przygnębienie, bo to, co się w tej telewizji pokazuje do tej pory, jest tylko zachodnia znana. Ale ta sama, TBN, ta sama nazwa, ten sam duch się otwiera w Polsce i będzie to samo. I jednym z pierwszych wielkich wydarzeń tej telewizji to Joyce Meyer. Jeden wykład i drugi, jeśli ktoś nie wie, to wiecie, to jest osoba, która największym jest autorytetem w sprawie kasy, w sprawie finansów, w sprawie pieniędzy, jak się dorobić, jak zrobić interes z Chrystusem. Bo ma wody, pieniędzy jak lodu, dom taki, że może mieć i dwa. Potrzeba mi to. Tak? Ale to jest to, co ludzi będzie ciągnąć z Chrystusem. O! Bo to będzie pociągać. Tak, to ludzi skupi, tam przylezą, tak? A gdyby zacząć mówić o Jezusie, który cierpiał, gdyby zacząć mówić o Jezusie, który jest pokorny, który był wzgardzony, którego świat nienawidził, a kto chce to słuchać? Nikt by na to nie przyszedł. Ale mrzonki gadać, albo głupoty wprost. Ha, tego ludzie słuchają. Tego chcą, wiecie, bo to jest namacalne, tak? Bo to jest konto w banku. I będą strasznie zawiedzieni, bo Bóg tego nie oferował. Oferował pomoc swoją, oferował, że będzie z nami. Oferował, że nikt nas z jego ręki nie wyrwie. Piękne rzeczy nam oferował. I powiedział nam o niebie, który poszedł przygotować nam miejsce, o domu Ojca. I nadzieja jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie i z cierpliwością. I kochani, ja bym tego życzył wam, wszystkim sobie nawzajem też, sobie też, żeby ta nadzieja była w moim sercu tak żarliwa. Żarliwa. Żebym nie umiał o niczym innym tak mówić z żarliwością, jak o nadziei. O tym, co Pan mi przygotował. Co sprawia, że nawet utrapienia czasu teraźniejszego nic nie znaczą. Chwała Bogu. I tak możesz, tak powinieneś rozumieć i tak powinieneś ustawić się wobec utrapień dnia dzisiejszego, teraźniejszych czasów. Tak powinieneś się, one będą te utrapienia. One będą przechodzić, ale dałby Bóg, abyś tak się ustawił, jak Słowo Boże ci uczy. Nic nie znaczą. Nic nie znaczą wobec chwały, którą Bóg przygotował nam, która ma się nam objawić. Niech Bóg będzie uwielbiony za to, że obok tych rzeczy, które odbieramy każdego dnia, chleb powszedni, zdrowie, siły, uzdrowienie, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Rzeczy, które byśmy nigdzie nie znaleźli, u Pana otrzymujemy, tak? Nie musimy, tak jak tamta kobieta doznała tego, że całą majętność straciła i nie rozwiązała swojego problemu. I gdyby nie Jezus, jakżeby była nieszczęśliwa. Gdyby nie to, że spotkała Jezusa. My mamy takie rzeczy, na co dzień mamy takie rzeczy, na co dzień mamy wiele radości, wiele powodów do radości. Naprawdę życie nasze, ja powiem, nie wiem, bo moje życie jest bardzo, jestem bardzo szczęśliwy. Ja jak myślę, tylko szczęśliwy i tylko szczęśliwy. Dziwię się temu, ja jestem wdzięczny Bogu, że... Ale gdy przyjdzie utrapienie, gdy przyjdą do utrapienia czasu teraźniejszego, jak to mówią, niektórzy mówią, ach, przyjdzie, a jak przyjdzie prześladowanie, jak cię zninawia, jak cię pod szafot, to postawią. No i co z tego, że postawią? Nie myślę, że się wiara moja złamie, że powiem to wszystko, co z Bogiem przeżyłem, to rozlatuje się? No nie. To Duch nas wzmocni. Bóg dał Ducha Świętego, o tym można by jeszcze powiedzieć. Dał nam Ducha Świętego, on nas, bo
Gdzie to pisze? A nie tylko ono, ależ i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Duch wstawia się za nami, zgodnie, wiecie, mamy Ducha Świętego. To jest faktycznie pieczęć Boża. Jesteśmy synami Bożymi. Mamy Ducha Świętego. To jest Boża pieczęć. To jest szczególny znak, którego nikt podrobić nie może. Tak jak pieczęci, w zasadzie dobra pieczęć to była ta pieczęć, której podrobić nie można było. Złamać nie można było. Sfałszować nie można było. Bóg ma dobrą pieczęć. Idealną, doskonałą. Jest to Duch Święty. Nikt nie może dać tego, co daje Duch Święty i co w Duchu Świętym otrzymujemy. Nikt tego nie może dać. On nas przekonuje o tym, żeśmy dziećmi Bożymi. I wiemy, że Bóg współdziała, pisze dalej po tym, wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Bóg współdziała we wszystkim. A więc jeśli nawet utrapienie przyjdzie, Bóg dokłada swoją rękę do tego. On nie mówi, a nie, dobra, poczekaj, przepraszam cię, bach, nie było. Nie było tematu. Nie, nie. Ale Bóg mówi, poczekaj, ze mną, poczekaj, poczekaj ze mną. I to będzie inaczej. Tak jak pięknie Piotr powiedział o tym Jairze, któremu tylko odliczać kolejne bomby, kolejne miny wysadzone. Och, nieczysty. Och, moc uszła z niego. Chyba nie starczy. Fach, umarła. Ale Jezus mówi, poczekaj, nie bój się. Ja chcę współdziałać, ja idę z tobą. Ja nie zawracam. Ja nie zawracam. Chwała Jezusowi, On jest z nami. On jest z nami i bracia i siostry, niech rozwesela nasze serce, naszą duszę nadzieja. Nadzieja w Bogu, nadzieja w tym, co przed nami, nadzieja w celu, do którego zmierzamy. Amen.